Pumy bardzo często polują na guanako, ale ich ofiarami najczęściej padają młode osobniki. Tutaj puma ma jednak do czynienia z dorosłym, zdrowym i silnym osobnikiem. Polowanie to ma jednak szansę powodzenia, pod warunkiem, że puma zaciśnie szczęki na szyi ofiary. Ta jednak robi wszystko, by do tego nie dopuścić. Guanako jednak słabnie, a dodatkowo, aby wesprzeć także zmęczoną już samicę pumy, z pomocą przybiegają jej młode. Polowanie wydaje się zmierzać do końca, by zakończyć się sukcesem kotów. A tymczasem ostatkiem sił guanako wyrywa się drapieżnikom, zostawiając je z niczym. Porażka ta może być tragiczna w skutkach dla kociej rodziny. Samica ma do wykarmienia młode, a w walce odniosła obrażenia, które długo będą się goić.